Magdalena Grzebałkowska, sopocianka, absolwentka historii na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1998 roku pracuje jako reporterka w Gazecie Wyborczej. Autorka biografii księdza Jana Twardowskiego oraz Tomasza i Zdzisława Beksińskich. Magdalena Grzebałkowska jest laureatką wielu ważnych nagród. Między innymi Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, imienia profesora Stefana Myczkowskiego, imienia Stefana Żeromskiego, Grand Press 2009, nagrody Śląski Wawrzyn Literacki. W 2016 nominowana do nagrody literackiej Nike za książkę 1945 Wojna i pokój. Krzysztof Komeda, bohater nominowanej książki, był wybitnym pianistą jazzowym i kompozytorem, pamiętnym twórcą kołysanki z filmu Romana Polańskiego Rosemary's Baby. Komeda, osobiste życie jazzu, to odtworzenie portretu Krzysztofa Komedy metodą śledczej pracy podczas penetrowania archiwów i na podstawie niezliczonych rozmów. Magdalena Grzebałkowska, bezstronnie i z nieco chłodną wnikliwością, opowiada o kobietach, które go ukształtowały. Matce Zenobii, siostrze Irenie, żonie Zofii i amerykańskiej narzeczonej Elanie. Jej książka jest też barwną opowieścią o początkach polskiego jazzu. Przewijają się przez nią wszystkie postaci życia muzycznego ówczesnego czasu. Jerzy Milian, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Józef Stolarz, Janusz Hajdun, Wojciech Karolak. To dokument o czasach niewinnych czarodziejów, obyczajowości, jazzowym buncie pokoleniowym, ale bez tabloidowej sensacji i taniej narracji. I najważniejsze, Krzysztof Komeda odbrązowiony, z ludzkimi słabościami, nieco wycofany, łaknący kobiecego towarzystwa i adoracji, niezwykle inteligentny, światowej sławy, polski kompozytor i muzyk jazzowy.